Jesteśmy w Pałacu Kultury i Nauki, w którym odbywają się Europejskie Targi Muzyczne Gazety Co Jest Grane. Jest to nie lada gratka dla przedstawicieli przemysłu muzycznego, a także fanów różnorodnych dźwięków. Możemy tu zapoznać się z ofertą firm i instytucji zajmujących się muzyką, ale także wziąć udział w dyskusjach panelowych, projekcjach filmowych, spotkaniach z gwiazdami oraz koncertach. Chcieliśmy trochę zjednoczyć tą branżę muzyczną, całą naszą polską. Chcieliśmy, żeby ludzie przyszli zobaczyć, jak to wygląda, co branża muzyczna ma im do zaproponowania, ale też zorganizowaliśmy różne imprezy, w których chcieliśmy, żeby goście naszych targów wzięli udział. Ludziom z branży dajemy możliwość spotkania się, porozmawiania, rozmów zakulisowych, ale też właśnie rozmawiania o różnych problemach polskiej muzyki podczas paneli i spotkań. Myślę, że dla nich to jest też interesujące, żeby się obejrzeć, spotkać, a tak zwani normalni ludzie na targach są super mile widziani. Chcieliśmy bardzo, żeby po prostu każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie. Jak pan ocenia takie przedsięwzięcie, którym są targi muzyczne? Tylko dobrze. Jak widać po ilości ludzi, którzy przyszli i chcieli tutaj być i zobaczyć to nie można tego chyba inaczej ocenić. Nie było czegoś takiego od jakiegoś czasu już u nas i dlatego fajnie, że jest taka impreza, gdzie w sobotę i w niedzielę ludzie mogą przyjść i przeżyć coś fajnego. Ja przede wszystkim oczekuję muzyki niezależnej, a tego w ogóle nie ma. Natomiast przede wszystkim myślę, że chciałbym tutaj widzieć więcej żywych działań, to znaczy na przykład stojącego w kącie grajka ulicznego, katarniarza, czyli nie tylko pan dla sklepu, ale sklep dla pana, to znaczy żeby nie tylko były tutaj wystawiały się firmy, ale żeby też działy się żywe działania, których trochę mi brakuje. Najbardziej podobało mi się moje stanowisko, czyli muzodajnia.pl. Czułem się tam świetnie. Czuje się pan bardziej jak muzyk, czy jako ekspert, albo starszy kolega ludzi, którzy tutaj przyszli? No, jedno bez drugiego by nie funkcjonowało. Gdybym nie był muzykiem, nie miałbym doświadczeń. Nie zostałbym też ekspertem w niektórych rzeczach. Z drugiej strony wiem, co dobrego się w Polsce dzieje. I wtedy, jak widzę młodego chłopaka czy dziewczynę, to widzę ogromne szczęście, jakie nad nimi wisi i chcę się tym podzielić jako starszy kolega.